Cześć YouTube, jesteśmy z Trio, to jest Michał Bryndal, Maciej Szczyciński, Nikola Kołodziejczyk. Dzięki Fundacji Drabina Rozwoju jesteśmy tutaj dla Was i będziemy mówić o tym, jak my podchodzimy do tworzenia muzyki. A podchodzimy w ten sposób, że wymyślamy całą muzykę na żywo w trakcie koncertu. Także spróbujemy teraz pokazać Wam z jednej strony, jak to wygląda na żywo, a później powiemy sobie o tym mniej więcej, jak to wygląda. Co Wy na to? Super. OK? Świetnie. Thank you.
właśnie tak. W tym momencie Michał rozpoczął utwór. Utwór nie ma nazwy. Działamy w ten sposób, że słuchamy siebie nawzajem i staramy się usłyszeć, co kto ma tam na myśli. Ja zacząłem grać, Maciej przez chwilę podumał i znalazł jakiś specjalny, jakąś odpowiedź na to, co ja tam grałem. Odpowiedział był dźwięk. Tak jest. Także zauważyliście, że oprócz tego, że jesteśmy tutaj w swoich instrumentach, staramy się ze sobą komunikować też wizualnie, patrzymy na siebie. My mamy z Maciejem też taki swój system komunikowania się. Możemy go zdradzać, czy on nie jest tajny. No tak, ale możemy, ale to... możemy. Możemy, jest to drabina rozwoju, więc mam wrażenie, że to jest ten moment. Także nasz tajny system zostanie dzisiaj zdradzony. Nastąpi zdrada i wygląda to w ten sposób, że pokazujemy sobie z Maćkiem następne działania harmoniczne poprzez zamykanie oczu. Mrugnięcie oczkiem. Mrugnięcie okiem, tak, dokładnie. Albo dwoma. Albo dwoma oczyma. Oczyma. Albo oczami. Dokładnie. Liczba podwójna. Co ty na to? Chciałbyś coś dodać do naszego systemu? Nie, no generalnie chyba po latach grania też wspólnego, ale to się przekłada na jakby, nie wiem, no innego rodzaju grania, nie tylko w stryjo, ale jest to trochę dla mnie walka narracji. Ostina to, nie wiem, napotyka kontrapunkt i tak dalej. No podejmujemy decyzję. Jeżeli ja zaczynam loopem, więc Nikola podjął decyzję, że on wymyślił jakiś tam swój riff, który też jest jakby też na cztery i tak dalej. I mamy jakąś tam, nie wiem, chyba dwutaktową formę czy coś takiego, tego loopa powtarzającą się, ale tak naprawdę no jakby w czasie rzeczywistym podejmujemy decyzję, czy kontynuujemy to, czy przerywamy to. Czy przerywamy to pod koniec czterotaktowej frazy, czy tam po powtórzenia czterokrotnego. Czy przerywamy to wcześniej i to wszystko może zaingerować jakby we flow przebiegu, więc jakby można mówić o czymś takim jak podkładanie sobie kłody pod nogi, że na zasadzie jeżeli czujemy, że nie wiem, no jesteśmy w jakiejś stagnacji, że pewna rzecz dzieje się za długo, no to na przykład ja jako bębniarz powiedzmy gram loopa, ale mogę go przerwać pod koniec właśnie jakiegoś obiegu, ale mogę go przerwać na przykład w drugim takcie czterotaktowego i to jest sytuacja pod tytułem, że no zobaczmy co się stanie i jak zespół zareaguje. I tak dalej, więc ja myślę, że można to też rozpatrywać pod kątem takich jakby, nie wiem, ćwiczeń zespołowych trochę, nie? Że każdy po prostu przerywa narrację w jakimś momencie, albo kończy się harmonia, albo właśnie kończy się rytm. I to jest jakieś też ciekawe ćwiczenie dla reszty zespołu, bo jakby my wspólnie tworzymy coś. Myślę, że jesteśmy odpowiedzialni za wytworzenie tego jakiegoś produktu, który ludzie słyszą, słyszycie i tak dalej. No i każdy z nas ma gdzieś tam z tyłu głowy tą odpowiedzialność za to, że no nie mogę, nie wiem, no po prostu zacząć grać blastów podczas ballady, no, ale ten zespół akurat powoduje, że mogę, no nie? I no ale wszystko zależy od kontekstu, zobaczymy co z tego wyjdzie, może to być żart, może to z tego się narodzi jakiś nowy pomysł, no nie? Więc no, dużo różnych opcji, ale my się też chyba dość mocno skupiamy na takim budowaniu motywicznym, że tak powiem, nie? Ale też właśnie nie boimy się tych motywów jakby przerywać i może tych przerwań mogłoby być jeszcze więcej, no ale to na to, co z nas wychodzi, to ma wpływ z tym, jacy my jesteśmy, jak bardzo jesteśmy przygodowi, jak bardzo lubimy, nie wiem, zaskakiwać się, albo nie lubimy zaskakiwać się, no nie? Albo jak bardzo lubimy zaskakiwać ludzi, bo to też chodzi o to, nie chcemy, żeby to było jak, nie wiem, w kreskówce, co ciągle coś po prostu, jakaś akcja. No budujemy tą narrację, żeby narracja musi być
jakiś temat, zawiązanie akcji, to się będzie rozwijało, zakończenie, no i śmierć, wiadomo, nie? No, no ale może być happy end, nie musi i tak dalej. Poza tym ja chciałem też zauważyć, że generalnie wymyślamy to na żywo, nie mam żadnej próby wcześniej, oprócz tego, że gramy ze sobą 12 lat, to jest... I próby też graliśmy. Próby kiedyś też graliśmy, natomiast przestaliśmy grać próby i staramy się jak najbardziej tą formę zrobić, jak najbardziej, żeby ona była zwarta, żeby to była taka piosenkowa forma, w tym kontekście piosenkowa, że nie czekamy 5 minut, aż się po prostu jakiś taki ambientowy po prostu materiał rozwinie. Staramy się iść do przodu i w momencie, kiedy już dogadamy się, jak wygląda nasza pierwsza część, temat utworu, to od razu myślimy nad tym po prostu, co możemy z tym dalej zrobić, jak możemy przejść dalej. I też jednym z kryteriów jest to, że staramy się pewne zmiany robić w taki nagły sposób, w tym sensie, że jak to zrobić, żeby jak najwięcej materiału w tej formie okresowej, że to jest ten moment, że przechodzimy na drugą część i nagle te rzeczy się zmieniają, że to nie jest taka forma jamowa, że pracujemy nad tym i sobie tak jak DJ po prostu zmieniamy powoli po kolei różne rzeczy. Te rzeczy też się zdarzają, natomiast z tyłu głowy mamy, jak to zrobić, żeby po prostu jakby zrobić iluzję tego, że ten materiał jest już przećwiczony, jest nagrany na płycie i że możecie go kupić. A później, jeśli na przykład nagramy takie nagranie, no to później ewentualnie możemy się zastanawiać, jak się nazywa numer i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz spróbujmy może jeszcze zagrać jeden utwór, żeby udowodnić, że to rzeczywiście jest na żywo. I może sobie później porozmawiamy o szczegółach.
Właśnie tak. I teraz tak, spróbujmy sobie rozbić to troszkę na jakieś takie części pierwsze. Cóż możemy zrobić więcej? Możemy pograć, ale myślę, że jeśli dzwonicie do nas, piszecie, wysyłacie kartki pocztowe. Jak wy to robicie? Jak wy to robicie? Więc sytuacja jest taka. This is how we do it. Dokładnie. Więc powiedzmy, że ja gram jakąś sytuację. Maciek sobie słucha, kształcenie słuchu. Gra dźwięk, który prawdopodobnie pasuje lub nie i domyśla się, jednak. To było G. Skoro to było G, to to jest pewnie E. Dokładnie. To się wszystko dzieje na naszych oczach. Tak, dokładnie. W związku z tym, że byliśmy uczeni w szkole o skalach kościelnych i innych skalach, to możemy wiedzieć, że do tego pasuje przynajmniej 7 dźwięków, jak nie około 10, 11 nawet, prawie że. 11 to są wszystkie, ale to w sumie pasują. Można uzasadnić. Każdy można uzasadnić. Bylebyśmy mieli dobry kontakt, żebyśmy razem wiedzieli, w którą stronę to zmierza. A w związku z tym, że pracujemy ze sobą dosyć długo, to nawet żarty mamy bardzo podobne. Także biorąc pod uwagę, że tutaj już Maciek rozwinął ten pomysł i zagrał CIS. Mam nadzieję, że to było CIS. Tak, więc to pół zmieszony się zrobił. Więc my generalnie słuchamy siebie nawzajem i staramy się po pierwsze przewidzieć, w którą stronę to pójdzie. Z drugiej strony wymyślić, jakby każdy z nas może narzucić, co tam dalej się będzie działo. I zasada jest bardzo podobna jak na przykład w takim teatrze improwizowanym, czyli na przykład w Stanach urodziły się takie szkoły jak Second City w Chicago. Czyli chodzi głównie o to, że aktorzy, komicy wychodzą na scenę i jeden po prostu rozpoczyna mówić, znaczy rozpoczyna jakąś scenę, mówi, co się dzieje i drugi aktor musi po prostu na to zareagować. To jest mniej więcej podobna sprawa jest tutaj, bo zasada jest w teatrze improwizowanym jest taka, że jest tak zwany yes and, czyli tak ale, nie? Tak i, tak, nie? Tak i. No. I chodzi głównie o to, że przyjmujemy bez żadnych zastrzeżeń to, co po prostu zrobi kolega, koleżanka i dodajemy do tego. Niezależnie od tego, co to będzie. Oczywiście później możemy sobie na przykład podkładać te kłody pod nogi, o których mówi Michał. Natomiast generalnie staramy się pracować wspólnie, tak? Bo jakby naszym celem jest stworzenie wspólnego jakiegoś utworu. W związku z tym można to oczywiście złamać, natomiast to już jest jakby temat jest taki, że fajnie by było złamać coś, co wiemy, co robimy, tak? Czyli jeśli jak już tak? O, jest plan. A propos tego początku też właśnie, no bo właśnie jak budowaliśmy teraz tą sytuację, więc ty zacząłeś z tym loopem i znaczy z czymś takim, kantyleną to nazwijmy, czy coś w tym stylu. No i teraz rytmicznie ja mam, to są po prostu opcje. Ja wszedłem w opcję, że gram poza time'em, gram wokół tego, ale takie sytuacje wymagają, jeżeli oni złapali już jakąś bazę rytmiczną, to takie sytuacje wymagają jakiegoś takiego zaufania, że oni sobie radzą rytmicznie, a ja gram taki bullshit rytmiczny w sumie, nie? W sensie, no, po prostu ja gram kolor, nie rytm. Ale jeżeli Nikola zaczyna czymś takim, no to mogę zacząć z nim grać coś rytmicznego i mogę sam zaproponować, bo rozpoczyna dwie frazy i nie do końca na przykład wiem, czy to jest na 4/4, ale czuję puls, więc mogę zacząć grać w tym pulsie i tak naprawdę mogę poczekać, aż jego fraza się rozwinie do zapętlenia, żeby zobaczyć, w jakim metrum on gra i tak dalej. A może być tak, że albo mogę je narzucić, a może być tak, że Maciek narzuca metrum, wchodząc, dodając się do tego i ja tak samo mogę grać wokół tego, powiedzmy, riffu basowego, ale nie muszę. Mogę grać wokół tego, co bardzo często robię, bo każdy z nas wie, gdzie jest raz, po prostu i po cholerę to zdwajać, nie? Strajać. Wspólne bicie serc, nastroje. Więc to są też właśnie opcje. Rozpoczyna się coś takiego. Teraz słyszę, że grają akcentowane co 5 rzeczy, no nie?
ale ja mogę włożyć na to szerszą frazę na 4/4 i ta piątka gdzieś się będzie przenikać, a mogę grać właśnie kolor. No. No i tak dalej, więc znowu obce, więc tak i. Tak jak Nikola mówi, w teatrze improwizowanym i znowu albo współpracujemy razem z tyłu, mając to, dokąd dążymy, albo jak robi się już nudno, to któryś z nas po prostu wyczepia z tego i robi coś innego, albo... To jest... Trzeba mieć świadomość, że jedną z opcji jest też to, żeby nie grać. I dać miejsce. Nie znasz tego? Ja praktykuję. Thank you.
bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego małego recitalu połączonego z, mam nadzieję, ciekawymi tutaj informacjami zza kurtyny. Dziękujemy bardzo za włączenie tego filmu. Dziękujemy za zaproszenie nas tutaj w Fundacji Drewnia Rozwoju.